Nowoczesny, ale jednak troszkę stary. W pełni cyfrowy, a miejscami bardzo analogowy. Przed Wami Suzuki GSX S1000 GX. O modelu GX często mówi się, że jest to crossover. Właściwie co to znaczy crossover? Między czym a czym on tu się crossuje? Długo się zastanawiałem, jak go sklasyfikować, jak go opisać i przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania. Pierwsze jest takie, że jest to coś między motocyklem sportowym a turystycznym, ale to jest chyba oczywiste. Ale drugie, ciekawsze, jest to moja hipoteza, że jest to taki crossover między starymi czasami, starą szkołą budowania motocykli, a nową szkołą budowania motocykli. Co dokładnie mam na myśli? W ofercie Suzuki jest także model GSX S1000 GT i one moim zdaniem wcale tak bardzo się od siebie nie różnią. O tyle może ta różnica jest wyraźna, że ten właśnie Gietek jest przykładem takiej starej szkoły analogowej budowania motocykli sportowo-turystycznych, tutaj od razu mówię, a ten to jest taki Gietek na sterydach, to znaczy on ma trochę więcej wszystkiego, ma super nowoczesne rozwiązania, ma aktywne zawieszenie, ma wiele takich feature'ów, gadżetów, które stawiają ten motocykl w XXI wieku, jakby w nowej erze budowania motocykli, ale ma też sporo rzeczy, które są naprawdę obiema stopami jeszcze w tych dawnych czasach świetności Suzuki. No dobra, ale spójrzmy sobie na konkretne różnice. W stosunku do GT-ka w GX-ie kierownica jest wyżej o 38 mm, prawie 4 cm i 4,5 cm przesunięta w stronę kierowcy. Jeśli chodzi o wysokość siedzenia, tutaj jest 835 mm, 810 w GT-ku. Podobnie prześwit, tam jest jakaś różnica, już teraz nawet nie pamiętam, w każdym razie różnica jest 1,5 cm. To nie są wielkie różnice, takie rzeczy można sobie zrobić zazwyczaj w motocyklach akcesoriami dodatkowymi, żeby sobie dopasować tą pozycję do własnych preferencji. Jak więc widzicie, to są kosmetyczne różnice, które wpływają na to, że odczucie jednego i drugiego motocykla jest nieco inne, natomiast zdecydowanie nie czynią one z GX-a jakiegoś takiego quasi-enduraka albo coś, czegoś w tym rodzaju. Jak to często pojawia się w różnych tekstach, że porównywane są do na przykład, nie wiem, KTM-a 1290 Super Adventure albo coś w tym rodzaju. Moim zdaniem więc jest to pełnoprawne GT, tylko żeby odróżnić je od GT, które już jest w ofercie Suzuki, nazwano go GX i dodano mu tutaj mnóstwo elektronicznych gadżetów. Na przykład pierwszy raz w motocyklu Suzuki jest tutaj aktywne zawieszenie sterowane elektronicznie, jest tutaj moduł IMU i tak dalej, i tak dalej. O tym później będę mówił. Nie jest tajemnicą, że w GX-ie drzemie bardzo wiele genów superbajka. I ten supersportowy rodowód jest tutaj bardzo wyraźnie wyczuwalny. I powiem Wam szczerze, że to jest budujące, jak inwestowanie w technologie wyścigowe, w MotoGP, w World Superbike i tak dalej, jakie daje spektakularne efekty. To, czym tutaj się możemy cieszyć, powstało wiele lat temu, dlatego że silnik w tym modelu pochodzi jeszcze w prostej linii z GSX-era K5 i strach pomyśleć, co się stanie, kiedy te prace nad rozwojem tych technologii wyścigowych zostaną zamknięte. No Suzuki się wycofało z MotoGP, więc nie wiadomo, jak i w którą stronę będą teraz zmierzać wysiłki inżynierów. Natomiast to, że dzisiaj możemy korzystać z tej technologii tutaj w cywilnych maszynach, jest naprawdę ogromnym atutem Suzuki. I mówię to z pełnym przekonaniem, bo chociaż śmiejemy się z tego motocykla czasami, że jest wyposażony w stary silnik, to tak naprawdę benefity, które otrzymujemy dzięki temu staremu silnikowi, są naprawdę nie do przecenienia. Tak więc silnik w tym motocyklu o pojemności 999 cm sześciennych, choć nie młody, jest tutaj ogromnym atutem tego motocykla. Można go opisać takim staropolskim powiedzeniem WRC, czyli warcy, rycy, cescy. On nie ma wiele wspólnego z tymi nowoczesnymi silnikami, które można spotkać w tych super nowoczesnych motocyklach. Czuć tam taką wielką moc, czuć, że on bardzo chętnie wkręca się na obroty, a jednocześnie do 5-6 tysięcy obrotów
Daje się bardzo łagodnie sterować rolgazem, jest takim grzecznym koniem pociągowym, który niczym nie zaskoczy. Natomiast no powyżej tej wartości, powyżej 6-7 tysięcy, to już naprawdę budzi się w nim szatan i każdy najmniejszy ruch rolgazu wyzwala po prostu bezlitosne wrzaski zaworów wydechowych. To jest taki trochę sportbike, który został przebrany na bal kostiumowy za turystyka. No ale genu nie wydłubiesz. Tutaj jest po prostu pod spodem nadal sportbike. I choć pozycja jest mocno turystyczna, jest tutaj dużo gadżetów i jakby samo wrażenie jazdy tym motocyklem jest takie stricte właśnie turystyczne, to jest pod spodem moc torowej maszyny. O tym, że jest to najnowocześniejszy motocykl w ofercie Suzuki, świadczą przede wszystkim akronimy, które opisują ten sprzęt. Pozwólcie, że posłużę się ściągą, bo nie jestem w stanie tego zapamiętać. Mamy tutaj naprawdę bardzo wiele systemów opisanych różnymi sprytnymi akronimami. Na przykład SIRS, czyli Suzuki Intelligent Ride System. To jest ten nadrzędny system, który steruje wszystkimi opcjami, wszystkimi systemami motocykla. Ale do tego mamy jeszcze na przykład SAES, czyli to elektroniczne zawieszenie. Mamy SFRC, czyli taki system, który dba o to, żeby motocykl poruszał się gładko w zależności od tego, jakie jest obciążenie. Mamy oczywiście IMU, mamy SDDC, czyli taki system, który zapobiega nurkowaniu. Mamy SVDC, czyli dostosowanie ustawień do prędkości motocykla. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę tego mnóstwo i jeszcze oczywiście, zapomniałem, Boże, jeszcze jest SDMS, czyli te tryby jazdy, które tutaj są. Ale wszystko to jest tak fajnie zestrojone, że po pierwsze, w ogóle nie czuć działania tych systemów. Nic tutaj nas gwałtownie nie hamuje, nic nas nie wytraca, nie wytrąca z toru jazdy. A przy tym, nie wiem czy pamiętacie, może uda się wstawić na ekranie zrzut ekranu albo jakiś kawałek filmu z tego, jak wyglądały wyświetlacze Suzuki jeszcze w czasach Wistroma pierwszego 1050. To, co jest tutaj, to jest po prostu naprawdę niebo a ziemia. Jest wszystko czytelne, bardzo łatwo się zorientować, jak co działa. I naprawdę ten wyświetlacz może być wzorem dla wielu producentów motocykli. Tak jak już wspomniałem, najważniejszymi systemami w motocyklu sterujemy za pomocą manipulatorów i wszystkie ustawienia widzimy na bardzo czytelnym wyświetlaczu. A co tutaj w ogóle mamy w menu? Otóż są trzy tryby jazdy ABC. Moim zdaniem tryb A jest takim normalnym, którym się powinno jeździć, bo on odsłania pełen potencjał motocykla i zapewnia żywiołową reakcję rolgazu. B to jest taki trochę deszczowy, bo jest mocno sflaszały w porównaniu do A. A C to nie wiem właściwie, bo nie miałem odwagi dłużej nim jeździć, bo motocykl się zachowuje, jakby miał 5 koni. Następnie mamy trzy poziomy twardości zawieszenia, czyli hard, najtwardszy, który czyni z tego motocykla deskorolkę po prostu. Jest medium, czyli taki uniwersalny do jazdy właśnie trochę do miasta, trochę na autostradę i on jest taki najciekawszy, znaczy najciekawszy, najbardziej użyteczny w codziennej jeździe. No i tryb soft, który jest bardzo miękki i ja go szczerze mówiąc nie polecam, bo nawet podczas jazdy autostradowej bywa, że motocykl się tak trochę buja i nie jest to przyjemne. No co jeszcze, mamy 7 poziomów kontroli trakcji, właściwie nawet 8, jeżeli licząc możliwość jej wyłączenia. I co ciekawe, mimo tego, że jak sobie ustawimy tutaj poszczególne rzeczy, to i one nam się zmieniają wszystkie razem, to znaczy zmieniamy tryb jazdy i zmienia nam się też ustawienie twardości, to każde z tych ustawień możemy sobie ustawiać osobno. Czyli na przykład możemy sobie ustawić tryb reakcji przepustnicy na A, czyli ten najbardziej żywiołowy, i zawieszenie na najbardziej miękkie. To jest absurdalnym ustawieniem, ale można to zrobić bez żadnego problemu. Dodatkowo jeszcze regulujemy sobie zawieszenie i mamy tutaj do wyboru tryb automatyczny, mamy do wyboru tryb tylko z kierowcą pasażerem i z kierowcą pasażerem i bagażem. Jeszcze małe słówko na temat zawieszenia. To jest Showa SFFCA, czyli w przednim widelcu mamy rozdzielne funkcje. Jedna odpowiada za dobicie, inna za odbicie. Z tyłu mamy też w pełni elektronicznie regulowany zawias. Nawet jest wstępne napięcie sprężyny regulowane. Działa to niemal niezauważalnie. Nawet w trybie automatycznym, kiedy pasażer siądzie, damy bagaże, to trudno zauważyć, że system cokolwiek robi, ale zdecydowanie czuć to na drodze. Jeżeli jedziemy po jakichś wertepach, to czuć, że zawieszenie pracuje i że każda złotówka wydana na ten model, na to zawieszenie, to jest dobrze wydana złotówka. Niestety Suzuki GSX-S1000 GX ma też słabe strony i muszę o nich powiedzieć.
Pierwsza sprawa to jest przedni widelec. Regulacja napięcia wstępnego sprężyny odbywa się wyłącznie manualnie, bez udziału elektroniki. I może to nie jest jakoś bardzo istotna informacja, bo większość z nas nawet tego nie zauważy, no ale skoro jest elektroniczne zawieszenie tak wypasione i tak nowoczesne, no to po co takie coś? Druga sprawa to hamulce. Tutaj widnieje napis Brembo, ale niech on Was nie zmyli, bo feeling, który towarzyszy hamowaniu, to jest trochę tak, jakby zamiast tych zacisków hamulcowych była sztuczna szczęka dziadka. Hamulec jest gumowaty, skuteczność hamowania pozostawia wiele do życzenia i może obiektywne dane, jakby zmierzyć tą skuteczność, byłyby niezłe, natomiast wrażenie jest takie, że po prostu hamulce są niedopracowane i to nie koresponduje mi to z jakością tego motocykla za bardzo. Kto wymyślił to, żeby w takim motocyklu szyba była regulowana wyłącznie za pomocą narzędzi i to w dodatku narzędzi, które nie są dołączone do zestawu. Jaki to jest absurd. Motocykl ma elektroniczne zawieszenie. Systemy, chyba z 9 różnych skrótów oznaczających różne systemy elektroniczne, tryby jazdy, a szyba nie ma żadnej regulacji. W dodatku ta szyba jest za mała, nawet w tej maksymalnej pozycji podniesionej do góry jest po prostu za niska i w sytuacji, kiedy chcemy jechać trochę szybciej, to po prostu musimy trzymać głowę, żeby nam jej wiatr nie zwiał. To jest jakiś totalny absurd. Kolejna sprawa. Kąt ugięcia kolan. Na pierwszy rzut oka, jeśli mogę tak powiedzieć, jak siadamy na ten motocykl, to nie mamy wcale wrażenia, że ten kąt ugięcia kolan jest jakiś duży, ale już wystarczy przejechać 50-60 km, żeby sobie zdać sprawę, że siedzimy w kucki. Stawiam taką hipotezę, że to jest efekt właśnie konstrukcji zainspirowanej superbajkiem i dlatego ten kąt ugięcia jest właśnie taki. Natomiast zupełnie on nie pasuje do takiej wyprostowanej pozycji. W GT-ku pozycja jest pochylona i ten kąt ugięcia kolan jest bardziej naturalny, chociaż on jest nawet tam troszkę większy z racji tego, że siodło jest niżej. Ale tutaj absurd. Naprawdę, to jest w ogóle gdzie? No i ostatnia sprawa, może nie dla każdego będzie to wada, ale myślę, że trzeba to po prostu sobie wyraźnie i głośno powiedzieć. Cena 86 tysięcy to pieniędzy. Podsumowując, Suzuki GSX S1000 GX to jest sprzęt pełen kontrastów. Z jednej strony pierwszy w historii sprzęt z aktywnym zawieszeniem u Suzuki, z drugiej strony stary jak węgiel silnik z GSX-era K5. Z jednej strony mamy mnóstwo jakichś systemów elektronicznych, już wspomniałem zawieszenie, ale jakieś systemy, które ułatwiają jazdę, tryby jazdy, cuda niewidy. Z drugiej strony szyba, która jest regulowana imbusami dzisiaj, w 2024 roku. I trzecia sprawa. Styl crossovera, turystyk, a pozycja dziwaczna jak trochę pół superbajka, a pół turystyka. No dobra, ale jak się tym jeździ? Tak jak się można było spodziewać, czuć tutaj łobuza. Ta moc 152 konie z tego silnika superbajka jest bardzo fajnie rozłożona. Do 5-6 tysięcy obrotów mamy łagodnie oddawaną moc, bardzo łatwo ją kontrolować. Powyżej budzi się szatan i możemy cieszyć się rykiem tego silnika, nawet na zwykłym wydechu. Czuć, że jest to motocykl duży, ale jednocześnie nie ciężki. Takie kombo. Czuć wymiary, jak siedzi się nawet w tej takiej przykucniętej pozycji, to trzyma się zbiornik kolanami i bardzo wyraźnie można poczuć, w jaki sposób ten sprzęt się zachowuje. Dlatego jeździ się tym naprawdę bardzo przyjemnie i zwinnie. Sprzęt jest zwinny niczym dostawca jedzenia. Może w takich ciasnych manewrach gdzieś między, na autostradzie między samochodami, troszkę brakuje kątu skrętu i trzeba bardzo mocno pochylać ten motocykl, co oczywiście w takich miejscach jest bardzo utrudnione. Natomiast poza tym wszelkie manewry na drodze, ciasne zakręty naprzemienne, to jest po prostu jakby można sterować tym motocyklem myślami. No i oczywiście to, co najbardziej przeszkadza w dalekich podróżach, czyli za niska szyba, bez możliwości regulacji. Ja na przykład lubię, jak wjeżdżam sobie do miasta albo na jakieś kręte drogi, to lubię sobie obniżyć szybę, żeby czuć wiatr i to mi sprawia taką frajdę, poza tym lepiej chłodzi w takie dni jak dzisiaj. Natomiast w dłuższej trasie, jakiejś autostradowym przelocie, to ta szyba powinna być wyżej, żeby po prostu zapewnić większy komfort, a tutaj tego brakuje. No dobrze, ale dla kogo jest GX? Moim zdaniem to jest po prostu świetny turystyk i tak bym na niego patrzył. Bo o ile w GT-ku ta
tak jak powiedziałem, czuć tą starą szkołę, on jest taki bardziej dostojny. Tutaj jest ewidentnie sprzęt, który chce być superbajkiem. Jest ubrany w turystyczne ciuszki, natomiast on chce być superbajkiem i to z niego wyłazi. Przez te wszystkie systemy elektroniczne poczucie, że jedziemy czymś lekkim, fajnym, takim zwinnym, jest bardzo mocno zwielokrotnione i dlatego ta różnica między GT i GX-em moim zdaniem polega głównie na tym, że tutaj czuć tą taką zwiewność tego motocykla, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Dlatego jeżeli lubisz turystykę motocyklową, ale jednocześnie chcesz poczuć tego pazura takiego superbajkowego, to ten ryk wydechu, to zdecydowanie GX jest lepszym wyborem. Nie nastawiałbym się raczej na to, że on jest jakoś wyżej zawieszony, czy można jak po jakichś szutrach jeździć. No każdy motocykl pojedzie po szutrze, tylko akurat w tym no, nie będzie taka wielka przyjemność. On zdecydowanie nie nadaje się w żaden trudniejszy teren, jakieś błoto, to zupełnie można zapomnieć o tym. Tu bardziej chodzi o to, że mamy świetnego turystyka, który ma geny sportowe i na takich krętych alpejskich drogach doskonale się sprawdzi. Więc jeżeli czujesz takiego sportowego ducha, ale jednocześnie lubisz turystykę motocyklową, to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt.